chodziłam po prostu po ulicach Nowego Jorku i się czułam jak, no, powiedzmy, jak 100 dolarów. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. To jest nasz ostatni odcinek w tym roku i porozmawiamy o tym roku 2020. Wow. Fajerwerki. No dobra, to wyszłyśmy trochę z takiego założenia, że 2020 rok jest po prostu gówniany. Wszystko się po prostu poprzewalało. Wszystkie plany i postanowienia noworoczne chyba no nie zostały za bardzo zrealizowane. Tak mówiąc ogółem, nie? że jak, jak ktoś miał jakieś plany, nawet nie takie spisane postanowienia. No i nawet jeśli ktoś. Mógłby je wykonać, to mi się wydaje, że gdzieś było tyle niepewności w tym roku i lęku i jakichś takich nowości, że naprawdę ciężko było utrzymać taki totalnie konstant dobrobytu, że każdy gdzieś czuł się taki zachwiany. I chcemy trochę pogadać do Was o tym, jaki dla nas był ten rok, ale też tak ogólnie, czy można z niego wyciągnąć coś dobrego, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak wdzięczność tutaj, i czy w ogóle. Jest sens? Czy praktyka wdzięczności tak naprawdę ma jakieś skutki? Trochę się temu poprzyglądamy. A ja zdradzę mój autorski koncept, jak. Praktykować wdzięczność na co dzień, bez jakiegoś tam zapisywania sobie w notesie, czy jakichś takich rzeczy, które się zaczyna robić i robi się przez cztery dni, a potem już się nie robi ich nigdy więcej. To ja. To chyba każdy. Ja nie znam jednej osoby, która by miała taki aktywny dziennik wdzięczności, w którym rzeczywiście realnie by pisała to codziennie. Więc ja wymyśliłam na to sposób. A y, wracając do początku, to miałyśmy zrobić rundkę. A, no właśnie, okej. Okay. To może z czym ty zaczynasz, bo ja jeszcze nie wiem. <laughs> no ja jestem w trochę takim jednak świątecznym klimacie chyba... Bo wczoraj sobie pierwszy raz zapodałam jakąś tam świąteczną playlistę, moją ulubioną, taką, którą sama zrobiłam. Pakowałam pierniczki dla moich znajomych, bo to jest taka moja tradycja, aczkolwiek no, w tym roku jest bardzo wąskie grono, które ich skosztuje. No i właśnie byłam wczoraj się spotkać ze znajomymi. Dzisiaj też jadę do, do koleżanki, więc e, taki mam taki przedświąteczny. Anticipation. Nice. A ty. I ja mam ostatnio jakiś taki bardzo chwiejny nastrój. Wydaje mi się, że być może to z racji tego, że właśnie zakończyłam tę terapię i jakoś tak czuję się trochę pomiędzy. No, wiesz, że to była jakaś taka jednak duża zmiana po dwóch latach. I też z terapii wyniosłam to, że w takich momentach stresu mam. Automatycznie, jakby wyszył adrenalinę i podwyższony tym samym nastrój, ale potem to zaczyna tak jest dosyć fluktuujące, wiesz, że trochę w jedną, trochę w drugą. Więc staram się to obserwować, ale jest to dosyć też intensywne i męczące. No i jestem ciekawa tego, o czym sobie porozmawiamy dzisiaj. No dobra, no to, to może zacznijmy od tego, że czy ten 2020. Może po prostu powiedz, jaki on był dla ciebie. Tak, tak jakby już nie wchodząc w ten, takie powielanie tego schematu, że o 2020 to taki straszny, po prostu powiedz jak... czy w ogóle pod... robisz sobie takie podsumowanie roku, czy to jest po prostu kolejny dzień, kolejny miesiąc, kolejny tydzień. Ja w żadnym momencie tego roku nie powiedziałam, że 2020 to jest straszny rok w żadnym momencie. Bo <grym> okay. mnie się bardzo podobało, <grym> Czy to jest marzenie, introwertyka? To jest marzenie, introwertyka. Ja jestem totalnie, jeszcze bardziej się przekonałam, że jestem takim typem Hermit Crab, który nie wymaga absolutnie takiej stymulacji. Zresztą coś też bardzo trafnego napisała Olga Tokarczuk, jak tylko się zaczęła kwarantanna, że kiedy dowiedziałam się o zapobiegawczej kwarantannie, poczułam coś w rodzaju ulgi, i wiem, że wielu ludzi czuje podobnie, choć się tego wstydzi. Moja introwersja długo zduszana i maltretowana dyktatem nadaktywnych ekstrawertyków otrzepała się i wyszła z szafy. I ja się totalnie też tak czułam. Ja też pracuję w branży, która jest naprawdę nabuzowana energią ekstrawertyków. Wracając do kwarantanny, to na początku, to znaczy no, na początku byłam zaskoczona, tak jak wszyscy, no nie? Ale myślałam sobie, że wow, nigdy jeszcze nie miałam tak, że się nie martwiłam w perspektywie, właśnie o to. Że zaraz muszę gdzieś lecieć, że coś. Myślałam, że właśnie będę się tak stresować, także no nie wiem, gdzie ta praca. A poczułam taki totalny spokój. I to było super. Więc ja w ogóle nie rozważam 2020 jako roku porażki, tylko roku, w którym, w którym po prostu miałam przestrzeń w mojej głowie, żeby rozwinąć się w miejscach, na które wcześniej właśnie nie miałam tego w mojej głowie czasu. I też super czas rozwoju jakiejś takiej mojej relacji, ja ze mną. Wow. Jestem mega ciekawa, jak dużo osób ma tak jak ty, bo wydaje mi się to taki, nie wiem, zen moment, <grystanie> że, że naprawdę rzadko, rzadko coś takiego słyszę. Ale to też porozmawiamy o tym później, <grystanie> bo to jest w pewien sposób, nie, to nie jest jednoznacznie pozytywne, tylko to, co już no. zresztą wcześniej ci powiedziałam, że ja mam po prostu wrażenie, że ja chyba tak opanowałam bycie tu i teraz, że w nim utknęłam. <grystanie> A twój rok? Jak go podsumujesz? Czy to był rok totalna porażka? Nie, no to absolutnie nie była totalna porażka. i Ja właśnie. W ogóle to jest też zabawne, że nagrywałyśmy ten odcinek o syndromie oszusta jakoś na początku listopada, chyba? Ja wtedy mówiłam, że, że nie, że ja to w sumie. No nie, nie był mi to temat taki znany ze mnie, nie? że ja nigdy się tak nie czułam, tak mi się wydawało. O, naprawdę. A teraz totalnie to poczułam w grudniu, gdzie po prostu nawarstwiły mi się jakieś różne współprace i to właściwie były moje pierwsze jakieś współprace też płatne jako psychoedu. No i faktycznie miałam takie poczucie, że, że z jednej strony fajnie, cieszyłam się, że jakby ktoś poprosił mnie, żeby tam właśnie też podsumować tą pandemię i tak dalej i wpływ na zdrowie psychiczne, ale z drugiej strony pojawiały mi się takie myśli, że że kurde, jest tyle, jest dużo więcej osób, które jakby mają lepszą wiedzę o tym, albo że które bardziej by się do tego nadawały, albo są bardziej doświadczone. No i gdzieś tak starałam się pracować z tymi myślami, że myślę sobie, no dobra, ale może, może akurat ja powiem coś fajnego, a może ktoś by przynudzał, no nie wiem. No właśnie ja mam wrażenie, że ten 2020 zakończa się takim, no. Może nie sukcesami, ale no tak, że, że dużo się dzieje i jestem z siebie dumna, jestem zadowolona z tego, co robię. No i też w, jakby w prywatnym życiu mam wrażenie, że stabilność, stabilizacja, więc... No jakby nic takiego się nie stało tak naprawdę przez tą pandemię, ale przypominam sobie siebie na początku i pamiętam dokładnie taki moment, to chyba był właśnie, nie wiem, pierwszy albo drugi tydzień lockdownu, tego takiego, że wszyscy siedzieli na dupach i bałaś się wejść do sklepu. Mhm. I ja pamiętam, że się popłakałam wtedy i powiedziałam do mojego chłopaka, że ja już nie chcę, żeby tak było, że, że gdzieś no to, że nie można było wychodzić z domu, że, że wszystko było pozamykane. Ja on mi powiedział, że, że to dopiero początek. Ja po prostu tak bardzo nie wierzyłam w to myślałam Aha. sobie, że co jak to? Jak to, że, jak to że dopiero początek? Przecież to jest takie straszne. Przecież jakby nie, jakoś nie umiałam tego pojąć na początku. No ale potem już wiadomo, habituacja, przyzwyczajenie i, i jakoś, no jakoś się przyzwyczaiłam, ale było to dla mnie takim, takim szokiem, i też bardzo ważnym jakby punktem w moim życiu było to, że ja. Y nie dojeżdżałam do ośrodka tak często, że my weszliśmy w taki tryb dyżurowy i nagle miałam, miałam przestrzeń po prostu z tych czterech dni, które tam jeździłam. Miałam, e, miałam tylko jeden dzień, który tam byłam i, i nagle sześć dni w tygodniu były totalnie wolne. No i właśnie miałam taki samobicz, gdzie mówiłam sobie, że, że powinnam coś robić, że, e, że pamiętam, że też mówiłam, że że chciałabym mieć jakiś, jakiś czas, żeby doczytać książki, żeby coś porobić, ale gdzieś ten stres i ta, ta nowa sytuacja wpływa na to, że ja absolutnie nie potrafiłam się skupić na czytaniu, że, że gdzieś e, faktycznie nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i, i szukałam właśnie takiego no Takiej sprawczości, właśnie, żeby, żeby dodać jakiś post, taki, który będzie wspierający, czy właśnie, żeby e, trochę więcej przyjąć osób na, na konsultacje, bo tyle też dopiero zaczynałam i mam wrażenie, że to jakoś mnie popchnęło, że właśnie, że to, że miałam jakieś takie ukojenie w tej pracy, no takiej pracy w cudzysłowie, że, że miałam jakąś tam swoją platformę na to. To też dało mi dużo takiej e, sprawczości, że gdybym po prostu była tylko na tym etacie, to totalnie bym odleciała, ja bym nie wiedziała, co robić ze sobą. No właśnie, wydaje mi się, że to też jest dobre pytanie, jeśli chodzi o jakby taki outcome z tej kwarantanny, z tego całego lockdownu, czy, czy z tego całego czasu, że. Zdałaś sobie sprawę z czegoś, z czego być może nie być sobie sprawy, pracując tak normalnie, przez, wiesz, normalnie na całym etacie, że jest jakaś inna opcja, jest tak, jakaś inna tak. możliwość, jest, są alternatywne metody. No na przykład to, że wow, teraz nagle wszyscy odkryli, że da się pracować z domu, niesamowite, ale to było możliwe już wcześniej, no nie? Tak, no na pewno nie każdy jest bardziej efektywny, i nie każdy ma taką przestrzeń, nie każdy to lubi, ale jest masa ludzi, która, którym to odpowiada, którzy się 100% odnaleźli i którzy chcieliby tak dalej pracować. Dokładnie. I to jest totalnie spoko, ale jakby też fakt taki, że, że nie wiem, no, możesz bardziej sobie dostosować wtedy te. Godziny, w których śpisz. Jak wiemy, sen no. jest ultra, super najważniejszy i każdy powinien szanować swój zegar biologiczny i nie wstawać o siódmej, jeśli naprawdę nie, nie jest jego wewnętrzny zegar biologiczny tego nie lubi. A myślę, że na tej kwarantannie też wiele osób jakoś yy, mogło to odczuć lepiej. I ja bym w tym momencie chciała pozdrowić osobę, która napisała do mnie wiadomość na Instagramie, albo do mnie, albo na można zwariować, która napisała, że... Dzięki, że mówisz o tym, że śpisz 10 godzin, bo mam wrażenie, że właśnie w tym, jakoś tak to było powiedziane, w tym kulcie zapracowania słyszymy, że ktoś śpi, wiesz. Ludzie śpią po 4, 5, 6 godzin. Ugh. Jakby to było takie super, bo oni mają tyle do zrobienia i to, co to są nie zajęci. Jest super. I rzeczywiście, no, ja też nigdy nie słyszałam, żeby ktoś mówił, że musi spać 10 godzin, a, a jeśli bym to usłyszała, to tylko w jakimś takim pejoratywnym znaczeniu. No tak, bo jesteś leniwy, z leni no, albo z albo że jesteś jakiś rozmemłany i cały dzień w pościeli, tak. no to przecież jest bardzo pejoratywne. Można spać 10 godzin, jak się po prostu też wcześniej położysz i tyle, nie musisz wstawać o nie wiadomo jakiej 14, nie? No tak, ale to też zależy od zegara, nie? Tak, więc myślę, że warto się zorientować jak to jest u Ciebie i pozdrawiam Cię osobo, która o tym napisałaś, bo nie sądziłam, że to jest aż tak ważna kwestia, a myślę, że jest. Nie no, proszę cię, sen jest da za darmo najlepszym lekiem na regenerację, no nie lekiem, ale najlepszym sposobem na regenerację, na odpoczynek, na to, żeby pamięć pracowała, żeby ci się rzeczy w mózgu poukładały, żeby do uh -huh. odpowiednich szufladek wszystko się poprzesuwało. Przecież to jest super najważniejsze i w ogóle ludzie, no. którzy się szczycą tym, że o, spałam pięć godzin tylko, bo tam, nie wiem, coś robiłam po nocy, no, no nie, no to błagam was to już jest jakby to już nie jest cool w 2020 roku nie, to, to nie jest totalnie cool jakby odpoczynek i... i dbanie o siebie ale też pamiętajcie, że nie wolno za dużo czasu spędzać w łóżku bo to e, wtedy sprawia, że e, nasz mózg kojarzy łóżko z aktywnością ze stanem czuwania, a nie ze snem więc należy z tego łóżka wyjść jak się obudzisz i nie leżeć przed e, spankiem no to taki off -top. No, ale właśnie tak sobie też myślę, że, że to wszystko trochę się odnosi do tego, żeby dać sobie luz i być dla siebie łagodniejszą, łagodniejszym, i też o tym już trochę mówiłyśmy. I to mi się kojarzy bardzo z takim konceptem, który ma trochę właśnie jakiś taki pejoratywny wydźwięk w języku polskim, a który jest super ważny. Przewertowałam różne książki przed tym, jak zaczęłyśmy nagrywać, a ja nie. Pojawia się ten koncept. Dużo częściej niż koncept wdzięczności. Czyli mam na myśli współczucie do siebie, czy też samo współczucie. I to jest coś, co jak zazwyczaj zaczynam jakąś rozmowę o tym, to kojarzy się ludziom z litością do siebie, albo użalaniem się. Jakimś takim, tak, użalaniem się nad siebie, że masz sobie współczuć. Tutaj ja mam teraz co? Użalać się właśnie nad sobą. A nie wiem, z czym tobie się to kojarzy, bo, bo ja zaraz wyjaśnię, o co, o co mi chodzi, a, a jakieś takie Twoje pierwsze skojarzenia. Rzeczywiście to się źle kojarzy, ale też zastanawiam się nad tym, czy. Tak, z pierwszej myśli, ale też zastanawiam się nad tym, czy to nie jest kwestia po prostu tłumaczenia, nie? Bo to jest mhm. bardziej chodzi o słowo compassion, tak, nie? Tak, chodzi o słowo compassion. No właśnie, wydaje mi się, że słowo compassion w języku angielskim ma dużo jakąś taką bardziej. Pozytywną, czy neutralną nawet konotację, niż współczucie. Bardziej współczucie po polsku, to ja bym na, samo współczucie z polskiego na angielski w drugą stronę to bym przetłumaczyła na self pity. Wiesz, mm. czyli już takie coś, co, co bardziej negatywnie brzmi. Ale samo słowo współczucie bardziej odnosi się do tego e, współodczuwania. Nie? Mhm. Czyli właśnie czymś, co w ogóle jest też tu jakby definiowane jako taka właśnie wrażliwość na własne i cudze cierpienie, której towarzyszy zaangażowanie i próby zapobiegania temu cierpieniu lub jego zmniejszanie. To cytat był z Dalai Lamy. Wow, wchodzimy <laughs> na nowy level w tym podcaście. To słowo, którego ja bym chyba w tym kontekście użyła, to by była taka czułość wobec siebie. Mm -hmm. W ogóle jestem od jakiegoś czasu, a no w, od jakiegoś czasu, już wiem od jakiego czasu, od czasu y, Olgi Karczuk, <grymety> Tak myślałam. Przemowy noblowskiej, wybitnej. Y, absolutną fanką tego sformułowania czułość. No, jest, taka totalnie, jest to takie zaniedbane słowo, nie? że kiedyś tak. się w ogóle jakby pomijało to, a to jest tak fundamentalnie ważne, żeby właśnie zbudować taką, taką relację ze samą sobą, która właśnie będzie czuła i troskliwa i nie będzie wobec niej jakiegoś wstydu albo nie wiem, zakopotania. Że to się jednak kojarzy, właśnie, no to też odwołujemy się do tego całego self -care, że niby każdy wie, że self -care, że trzeba o siebie dbać, ale, ale kurde, to nie chodzi o, o właśnie te takie rzeczy, które robimy, ale to jakie mamy do siebie podejście nie? i na co sobie pozwalamy, a na co sobie nie pozwalamy. Ale też do innych zobacz, jak myślisz o tym, że masz do kogoś współczucie versus jak masz do kogoś czułość to od razu stawia te osoby trochę na w moim jakimś takim, jak, mm -hmm. ja, jak ja to rozumiem, na jakimś takim innym levelu, że współczujesz komuś, kto ma gorzej, kto jest jak w jakiejś takiej gorszej sytuacji, kto ma się gorzej. No właśnie, nie? A czułość możesz mieć wobec osoby, która i ma się gorzej, i ma się świetnie i że jest to jakieś takie dużo większe spektrum mm, możliwości. No, ja też uważam, że to słowo ma trochę taką właśnie jakąś pejoratywną konotację, może też przez to, że jesteśmy takim narodem właśnie cierpiącym i chrystusowym tak, i tak dalej? Nie wiem, no dla mnie to, to samo współczucie kojarzy się też z tym, że jest takim przeciwieństwem tego samobiczowania się, właśnie tego, jak my sobie lubimy dokopać, po prostu mieć jakieś oczekiwania wobec siebie, jak wiele od siebie wymagamy i jakie nakładamy sobie tempo, a ta praktyka samowspółczucia jest też badana w badaniach i są to i zbadana poprzez te praktykę też medytacji, bo właśnie tak jak mówi profesor Holas, czyli obecnie chyba prezes e, polskiego Instytutu Mindfulness, nie ma mindfulness bez compassion. Czyli e, właśnie różne praktyki medytacyjne mogą też e, jakby być wplecione w to, żeby właśnie obserwować swoje ciało, obserwować swój umysł, ale z takim czułym, i nieoceniającym podejściem. Mindfulness czyli uważność. Tak, tak. To nieocenianie jest też tutaj bardzo ważne. No i, i w badaniach badania pokazują, że samo ćwiczenie tego samowspółczucia obniża poziom hormonów stresu i poprawia nastrój, a też takie badania przekrojowe wieloletnie potwierdzają to, że y, samo przebaczanie wiąże się z lepszym samopoczuciem fizycznym i psychicznym. Samo przebaczanie to ym, no może być też taka praktyka na przykład pisania listu z przebaczeniem. Do kogoś albo właśnie do siebie. Sam akt tego, że, że my piszemy coś, też jest inaczej e, przetwarzane w naszym mózgu, niż sobie po prostu coś pomyślimy albo powtórzymy. I naprawdę wykazuje bardziej długotrwałe efekty, jeśli chodzi właśnie o poprawę dobrostanu. I podobny efekt jest e, na przykładzie pisania listu dziękczynnego. I o tym też już słyszałam i w kilku pod podcastach, takich naukowych, i, i w literaturze, że pisanie takiego listu do kogoś, co jesteśmy komuś wdzięczni, bez takiej intencji, że my to przeczytamy, może ci poprawić samopoczucie nawet na trzy miesiące. Czyli w sensie ten efekt się utrzymuje po napisaniu jednego listu, a jeśli go przeczytasz tej osobie przy niej, to w ogóle jest nawet do 6 miesięcy poprawa twojego dobrostanu. Wow. No i generalnie praktykowanie tej wdzięczności jest jedną z tych takich głównych składowych, no nie? Czyli wdzięczność, uważność, spokój sport, aktywność fizyczna no, aktywność. E, znaczy myślę, że ogólnie to pod tym podejściem właśnie dużo dużo jest tej takiej jak mówiłaś, czułości do siebie i takiego bycia tu i teraz w takim znaczeniu, że na przykład super jest ten efekt savoring, który też ciężko przetłumaczyć, sorry za te anglicyzmy cały czas, ale po prostu na polski to tłumaczy się jako delektowanie się chwilą no, to niby jest bezpośrednie tłumaczenie, ale to brzmi po prostu jakoś idiotycznie. Czy to, to nie jest po prostu karpe diem? <laughs> nie, to chodzi o takie zatrzymanie się w, jakim, w momencie, kiedy robimy coś przyjemnego i takie dostrzeżenie tego, typu, nawet jeśli jest już nam źle i jesteśmy przytłoczeni różnymi rzeczami, które się dzieją za oknem, możemy skupić się na czymś, że robimy coś przyjemnego, że na przykład jemy. Coś smacznego, że nie wiem, przesadzamy roślinki, słuchamy jakiegoś ciekawego wykładu, i potem możemy do tego wrócić w formie właśnie tej praktyki wdzięczności. W ogóle teraz mi się przypomniało, skojarzyło to z osobą, u której zaobserwowałam to po raz pierwszy w takich na naturalnych warunkach, właśnie to praktykowanie tego cieszenia się chwilą, i pamiętam. Y Mój kolega, pozdrawiam Cię Dominik, jest taką osobą, którą jak poznałam, to aż nie mogłam uwierzyć. On ma też bardzo taką aurę wokół siebie, no naprawdę niesamowitą i każdy, kto go poznaje, to zauważa, że nie wiem, czy to wynika z jego wychowania, czy z jego podejścia do życia jakiegoś takiego naturalnego. Może jest buddhistą. Ale, no, z tego, co mi wiadomo, to chyba nie, ale też dosyć dużo czytał o jakichś takich różnych e, rzeczach. To, no właśnie, on był pierwszą taką osobą, która u której zaobserwowałam to, że on właśnie rzeczywiście potrafi się zatrzymać i sobie gdzieś tam jakimś w notesiku zapisywał takie też różne rzeczy. Na przykład pamiętam, że raz byliśmy gdzieś, nie wiem, na, na jakiejś imprezie, czy gdzieś no, w jakimś tam miejscu, i on, <ścoughs> on nagle po prostu tak wiesz, zatrzymał się i mówi jak to miło jest spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi i widzieć. Ich ogromne uśmiechy. I wiesz, o! i po prostu, ale on jest taką osobą, że w ten sposób żyje cały czas, no nie? Rzeczywiście zauważa te różne takie rzeczy, i wtedy, jak, jak nie jesteś do tego przyzwyczajona, to to, ma, to to jakoś tak zawsze trochę dziwnie brzmi, albo tak trochę się nie wpasowuje w to, jak. Znasz życie do tej pory, bo ludzie po prostu mm -hmm. tego nie robią. Tak. Ale tak naprawdę, jak widzisz, że ktoś to robi i robi to w taki sposób naturalny i zupełnie taki łatwo mu przychodzący, że po prostu realnie cieszy się z czegoś, w czym bierze aktualnie udział, to automatycznie to przychodzi na ciebie i na początku ty tak, tak się trochę z tego wiesz. Podśmiechujesz i myślisz sobie o jakiś śmieszny komentarz. Ale potem <laughs> widzisz, że rzeczywiście to jest czymś to właśnie takim super miłym i takim. Pozytywnym i właściwie dlaczego masz tego nie robić? I mhm. automatycznie zaczynasz trochę to podłapywać, więc nawet może warto być taką osobą, która będzie pierwsza to robiła w swoim otoczeniu, i potem wszyscy od ciebie to podchwycą. Ale wiesz, to jest trochę takie na zasadzie, jak możemy oszukać swój mózg. Dobra, to brzmi teraz strasznie, ale no bo to brzmi w, ty, w znaczeniu myśl pozytywnie, a będzie super, ale tak trochę jest, na zasadzie analogicznie jak na przykład mamy atak paniki i nasz oddech bardzo się spłyca na przykład dlatego, że nie wiem, bije nam serce, bo szybko wyszliśmy po schodach i przypomniała mi się jakaś natrętna myśl i myślę, że, mam, że, teraz, że teraz umieram, a mam atak paniki i wtedy techniką jest spowolnienie oddechu, bo nasz, nasz mózg kojarzy, że wolny oddech, relaksik Szybki oddech zagrożenie, mhm. więc my spowalniając o ten oddech uspokajamy się automatycznie. I tak samo jest kiedy dostrzegamy te pozytywne chwile, kiedy dostrzegamy te miłe momenty, kiedy dostrzegamy coś w czym uczestniczymy, co jest po prostu przyjemne, gdzie czujemy się bezpiecznie, albo czujemy się zaopiekowani. To tak samo jakby zapamiętując i dostrzegając te chwile, nasz mózg wyłapuje, że o, że jest, jest spoko, jest fajnie, teraz, teraz jesteśmy, jest nam dobrze i, i może sobie wrócimy do tej chwili kiedyś i będzie nam znowu dobrze. I to też jest takie właśnie pielęgnowanie wspomnień. I są w ogóle takie badania, które pokazują, że, że jak warto jest robić na przykład zdjęcia, żeby zatrzymywać te chwile i potem do nich wracać. Mhm. I ja miałam tak bardzo często, ponieważ ja na skali temperamentalnej jestem bardzo perserweratywna, to znaczy, że często rozpamiętuję przeszłość i wracam właśnie do jakichś zdjęć i do jakichś wspomnień, ale też nie, nie, właśnie nie tylko w tym negatywnym kontekście, że rozpamiętuję jakieś złe rzeczy, e, tylko właśnie na przykład mam taki moment, że łapię za telefon, szukam jakiegoś zdjęcia, nie, szukam jakiegoś screena nie? i potem łapię się na tym, że kurde, minęło pół godziny, a ja jestem już na 2018 i wertuję wszystkie jakieś wycieczki albo jakieś nie, zdjęcia z przyjaciółmi i tak dalej i sobie myślę... Kurde, no właśnie straciłam pół godziny, nie? I pierwsza myśl jest taka, że co ja robię, po co ja to robię? A, ale właśnie już trochę się jakby przeformułowałam sobie to na to, że o, jakby fajnie było sobie przypomnieć, że, że kiedyś byłam na jakimś dobrym obiedzie z kimś, albo że byłam we Włoszech gdzieś i zobaczyłam jakieś fajne budynki, albo. No jasne, jakby... ale co by miało być w tym złego? No właśnie, bo to jest ten mit produktywności, że straciłam to pół godziny, a, nie? Że to, pół godziny. To, było, to było takie, że, że się jakby potrafiłam tym dobić. No albo wiadomo, że czasami po prostu to miało miejsce, gdzie de faktycznie powinnam coś zrobić, a po prostu odleciałam na pół godziny. No ale widzisz, ostatecznie w takich sytuacjach ja sobie myślę, no i co? I czy to pół godziny, to teraz coś się stało takiego? Nikt nie umarł, nic, nic się tak naprawdę nie stało, nie? I mi było przyjemnie oglądać te zdjęcia no i jakby zo zostaje z tym przyjemnym uczuciem i myślę sobie, no dobra, no to do teraz wracam do tego, co miałam robić. A jest to zdecydowanie lepsze niż pomyślenie sobie, o nie, Jezu, zamiast tam pisać esej czy coś, artykuł, to już straciłam to pół godziny. No i, i co ci to no da? Tak. No poza tym też w wielu sytuacjach to jest po prostu tak, że sama sobie narzucasz jakieś tam ramy i że masz skończyć do jakiejś godziny. No ale jak sobie zrobisz te 30 minut na wspominki i nie skończysz do tej godziny, no to co? To będziesz musiała posiedzieć ty o 30 minut dłużej. Ale no wiesz, to nie jest tak, że nagle okej, okay, prezydent Stanów Zjednoczonych otwiera guzik i właśnie wysyła e, missiles na North Korea. Wiesz. Nic się nie dzieje. Tak długo jak nikt nie umrze i nikomu się nic nie stanie, Jezu, naprawdę nic się nie stanie. No więc, no więc właśnie, to jest uświadomienie sobie tego, że to samobiczowanie się i te krytyczne myśli, jakie mamy wobec siebie, nam nie pomagają w żaden sposób. Okej, okay, one mogą nam się wydawać jakieś motywujące, że gdzieś utrzymujemy jakąś nasze, nie wiem, tempo pracy i tak dalej, ale tak samo możemy robić to bez tych krytycznych myśli. I po prostu mówić sobie, że dobra, no to jest ok, jakby skończy to pół godziny później i tyle. Poza tym, wiesz, co sobie też pomyślałam, że mam wrażenie, że generalnie ludziom się wydaje, że oni są w środku świata w centrum świata. I jasne, oni są w centrum świata, ale wyłącznie swojego. I każda z tych osób, które są naokoło tego centrum, ona jest w swoim centrum świata, no nie? Ale astralna metafora. <laughs> Więc jakby to nie jest tak, że ty jesteś w centrum każdego świata i każdy tutaj po prostu z wypiekami na twarzy czeka, aż ty coś skończysz czy coś zrobisz. Mm -hmm. Kompletnie nie, w ogóle. Tak, jak ty na siebie patrzysz, to pomyśl, że ludzie tak na siebie każdy patrzą i w ogóle nikt nie, nie ma. Nie no, to jest, to jest oczywiste i to jest też takie ćwiczenie CBT, które właśnie często to pokazuje, nie? że pomyśl teraz o, o tej sytuacji z perspektywy przyjaciela, albo pomyśl, czy, po, czy ty pomyślałabyś tak o swoim przyjacielu, przyjaciółce, jak myślisz o sobie tak krytycznie albo tak oceniająco. I zazwyczaj jest takie, nie, no nie. Mm. Nadal mnie to zaskakuje, że właśnie w psychologii pozytywnej jest tak wiele ciekawych badań, które potwierdzają to, jak my sami sobie konstruujemy tą rzeczywistość, ten światopogląd. I jak myślenie o sobie dobrze jest po prostu remedium na większość, jest takim początkiem, nie? Takiej drogi właśnie, żeby się po prostu czuć lepiej albo po prostu czuć dobrze samym ze sobą. A jak bardzo nadal w to nie wierzymy, i taka podstawowa rzecz, jak na przykład mówię w gabinecie komuś, że, że widzę, że tutaj jest problem oparty na samoocenie, że ty po prostu nie, nie myślisz o sobie dobrze albo nie akceptujesz siebie w pewien sposób. I spotykam się z taką ścianą, i, i to jest świadomość tego, że, że tak, no tak, no ja nie myślę o sobie dobrze, ja wiem, że moja samoocena jest niska, ale, ale jak to? Jak ja mam to zmienić? Przecież. No, chyba trzeba mieć jakiś y, krytycyzm, nie? że jakby, no, ale jak można polubić siebie? I wiesz, jest taka. taka nie chcę tutaj zawrzeć teraz jakoś, że kogoś, z kogoś się nabijam, y, tylko faktycznie jest takie zdziwienie, że posiadanie zdrowej samooceny, czy jest ono naprawdę możliwe? Że, że to jest takie w ogóle nieznane, nie? Tak, i to jest to dokładnie przykład. Mojego życia, i chyba w ogóle, nawet chyba ci o tym wspomniałam już jakoś wcześniej, że ja ostatnio w ogóle doszłam do takiego wniosku, że właśnie praca nad samooceną i pewnością siebie to w ogóle mi się wydawało, że to jest jakiś klucz do sukcesu w prawie każdej terapii. Oczywiście. Ale wiesz, zapytałam o to moją terapeutkę na tym ostatnim spotkaniu, i ona mi powiedziała, że. Że ona by tak nie generalizowała, że to nie jest do wszystkiego, że nie, wszystkie, że nie wszystko się da tym rozwiązać, ale że naprawdę szczególnie jeśli tego nie masz, to potem bardzo trudno jest pracować nad kolejnymi rzeczami, bo nie masz takiego poczucia też samosprawczości, że nawet jeśli, jeśli wypracujesz coś i, i zobaczysz jakieś rozwiązania, to nie będziesz się czuć na tyle pewnie, na przykład, żeby je wdrożyć w życie. Bo się nie będziesz czuć, że dasz radę albo coś takiego. Albo nie ufasz sobie, nie? Dokładnie. I jak ja sobie o tym pomyślałam na swoim przykładzie, no to dla mnie to było w ogóle klucz do jakiegokolwiek pójścia dalej. Ponieważ ja po szpitalu, jak przyszłam na pierwszą terapię, no to to właśnie się okazało, że ja mam zerowe poczucie własnej wartości i zerową pewność siebie. I to jest generalnie coś, co yy, buduje się w nas. No od dzieciństwa, no nie? To jakby budują w nas rodzice i budują w nas doświadczenia. Ale wiesz, jakie jest przekonanie w społeczeństwie, że jak masz właśnie tą pewność siebie i dobrą samoocenę, to że jesteś arogancki. smobem albo egoistyczny, arogancki albo narcystyczny i to są takie bardzo stereotypowe myślenie. Ale po prostu powinno się mieć, nawet nie mówi się o tym, że wysoką samoocenę, tylko zdrową, tak. na takim zrównoważonym poziomie, wszystko powinno być zrównoważone ogólnie, tak, wiem jest to już trochę nudne ale mówimy o czymś co daje nam też taki wentyl, tak, że, że jasne czasami zrobię coś złego i wtedy mam prawo powiedzieć sobie, że dobra spieprzyłam albo no i nie wiem, powinnam albo to naprawić albo kogoś przeprosić tak, że jakby każdy z nas popełnia te błędy ale jakby na koniec dnia jestem ze sobą okej okay. Że jakby to nie wpływa na mnie. Żyjemy też w czasie jakiejś takiej jakby no, przesadnej skromności. I... Ale to taka nasza kultura, nie? Ty to najlepiej powiedziałaś. Masz ładną bluzkę. O nie, do stara. <śmiech> <śmiech> to jest mój ulubiony cytat. <laughs> Ale no tak jest, no ta przesadna skromność też wpływa na to, że na przykład siebie nie pochwalimy albo nie pochwalimy się przed kimś. I ja zaczęłam to robić i zawsze się spotykam z jakimiś takimi, wiesz, dziwnymi spojrzeniami, że ja mówię, o wow, no. ale naprawdę fajnie nam to teraz wyszło, w ogóle super, że nam się udało, i wiesz, i naprawdę staram się to zawsze jakoś tak. Podnosić i podbijać ten temat, że, że coś zrobiliśmy i się napracowaliśmy, no to żeby jeszcze to docenić, że to zrobiliśmy i się napracowaliśmy, a nie tylko, dobra, to bierzemy się za następną rzecz, tylko właśnie zrobiliśmy coś, co było mm -hmm. trudne i w ogóle, ale brawo my, hurra! No właśnie, ale to jest też taki przykład, który odnosimy zarówno do siebie, jak i do innych, oczywiście. Tak. No bo mój taki sztampowy przykład, to jest to, jak właśnie pracowałam w Stanach i to było moje pierwsze w ogóle. Moja pierwsza taka no, poważniejsza praca, typu, że miałam określone nie, dwa miesiące czy trzy tam pracować, dostawałam jakąś określoną za to sumę, a, ta, a nie była taka dorywcza praca, gdzie miałam po prostu wywalone, nie? że jakby też było wiadome, że jeśli co, coś zrobię źle, jeśli, nie wiem złamię regulamin tego miejsca, no to mogę po prostu wylecieć. Więc jakby no przykładałam się do tej pracy, yy, no to było po prostu sprzątanie, więc jakby nic, nic poważnego, żadnego większego skila tam nie potrzebowałam. I spotykałam się codziennie i naprawdę nie raz na jakiś czas, nie na koniec tego um, trwania tej pracy, tylko codziennie spotykałam się. Właśnie ze słowami wdzięczności, z tym, że, że nasza praca jest dobrze wykonana, ale też, że, że my wprowadzałyśmy taką przyjemną atmosferę w tym miejscu pracy, bo pracowałam jeszcze z dwoma dziewczynami z Meksyku. Nie czułam się jak taka, wiecie, taki polaczek, co sprząta komuś e, biuro i, i jakieś domki dla dzieciaków, tylko czułam się, że moja praca faktycznie ma sens i ona jest bardzo ważna. No mm -hmm. bo, jakby jeśli ja bym nie posprzątała, no to wszystkim byłoby nieprzyjemnie, nie? Mm -hmm. No i jakby słyszałam to już tak po prostu do pożygu i tak sobie myślałam, Jezu, naprawdę? Naprawdę oni aż tak są, się cieszą za to, że, że my robimy tą pracę? A, I to było dziesiątki razy w ciągu dnia. Thank you girls, thank you girls, uh, thank you for doing this, bla bla bla. No i po prostu ile można, nie? Tak mi to weszło uh, jakoś uh, potem w nawyk, że... Wiesz, że potem jak trafiłam do takiej biurowej pracy w Korpo, i, i każdy tylko jakby chciał dalej, dalej do przodu realizować to, A i nagle słyszałam od kogoś, tam od koleżanki, że szefowa to mnie lubi i że docenia moją pracę. I miałam takie co? To dlaczego mi tego nigdy nie powiedziała? Mm. Że zawsze miałam takie poczucie, że, że dlaczego ja się dowiaduję tego z drugiej ręki? Mhm. Że, e, wiesz, ja się czułam cały czas zestresowana i spięta, bo za mną siedziała szefowa wszystkich szefów i myślałam, że po prostu jest jakimś takim obserwatorem, ale też takim stresorem w tym biurze, mhm. nie? A okazywało się, że ona potrafi kogoś docenić, ale nie wprost. Ale nie umiem o tym powiedzieć. Ja nie lubię bardzo tego określenia polska mentalność, że to w Polsce jest tak źle, bo ja myślę, że wszędzie może być tak źle, ale rzeczywiście po mieszkaniu tam, nie wiem, 5 lat w Nowym Jorku i pamiętam, jakim szokiem dla mnie było, no jednak ja byłam zawsze dziewczyną z długimi włosami, więc nie spotykałam się z takimi komentarzami. Potem obcięłam włosy na bardzo, bardzo krótko. W Nowym Jorku... Ile razy mnie ktoś zaczepił na ulicy, żeby mi powiedzieć, że wyglądam super, że pięknie mi pasuje ta fryzura i w ogóle, mm -hmm. wow, girl, you're fire i tak dalej. No i pierwsze, co potem, jak pierwszy raz miałam te krótkie włosy i wracałam, nie wiem, na święta do Polski czy coś tam. I usiadłam w samolocie obok jakichś takich trzech mężczyzn w średnim wieku. I pamiętam, że pierwszy komentarz to, było, to był właśnie taki jakiś. A co to jest? Czy to, co to jest dziewczyna, czy co to jest? babochło Wiesz, i po prostu tak sobie pomyślałam, wow, co za brutalne zderzenie z rzeczywistością. Wiesz, ja i tak mam no. zawsze słuchawki, więc po prostu nawet nie wchodziłam w jakąś polemikę i udawałam, że ich nie słyszę, ale usłyszała to Stewardesa, która mnie przesadziła do pierwszej klasy. O, oh, nice. I właśnie, e, jeśli słuchasz to Stewardesa sprzed wielu lat, bardzo dziękuję Ci za ten akt, e, właśnie czułości wobec mnie. O. Oh. Ale no widzisz, co za różnica. Chodziłam, po prostu po ulicach Nowego Jorku i się czułam jak, no powiedzmy jak 100 dolarów <laughs> <laughs> i po prostu cały czas słyszałam komplementy a, a, a pierwsze moje zdarzenie z, z powrotem z Polską to było właśnie wiesz, jakiś taki negatywny komentarz, to jest naprawdę wow, jakie to jest proste, jak nie masz nic miłego do powiedzenia, to po prostu nie mów. To nic nie mów! Tak, Jezu! A jak byś jeszcze powiedziała, że takie, jakim, jakimś jednym zdaniem, o którym myślisz w kontekście tego roku? O matko, pierwsze nasunęło mi się tak głupie słowo, którego nie lubię. Rozwój. O, okej. Okay. Ale to mi się kojarzy tak coachingowo, tak wiesz. Tak. Samorozwój. Ale no nie no, mam wrażenie, że przede wszystkim w takim znaczeniu, że. Progres. że spędziłam ten cały rok w szkole psychoterapii. No, bo zaczęłam w zeszłym roku we, we wrześniu, więc no mega dużo się nauczyłam. Każdego miesiąca to jest taka dawka wiedzy i doświadczenia, bo też dużo, dużo ćwiczymy, i dużo tam jest takich warsztatowych elementów. Przeczytałam naprawdę sporo książek. Ja nigdy nie byłam takim typem czytelnika, jakby w liceum miałam, chodziłam do humanistycznej klasy, więc tych lektur było sporo i poza. Poza lekturami jakoś ym, nie czytałam bardzo dużo, naprawdę. I potem na studiach tak samo, zawsze po prostu mnóstwo podręczników do każdego wykładu masa literatury, i trzeba było to po prostu nadrabiać już w trakcie roku, żeby się wyrobić. I nie miałam bardzo jakoś tak parcia, no to też były takie studenckie czasy, Netflix and chill. Nie, wtedy jeszcze nie było Netflixa. No, chyba takie, takie jednak, że do przodu szła mnie, że mimo, że ten 2020 to taki czas zatrzymania, o, w sumie to trochę się czuję dziwnie z tym, że właśnie mój rok był, był, mój rok był fajny, i trochę właśnie nachodzi mnie to taka głupia skromność i taka, taka, taki wstyd przed tym, żeby się pochwalić czymś. Ale może skończmy z tym. No, skończmy z tym totalnie. Może po prostu powiem, że mój rok był fajny. I byłam na wakacjach, byłam na Mazurach i byłam w Górach i tak było super. Bo zawsze chciałam jechać w Szczady i byłam jeden dzień, ale było fajnie. Ja też myślę, że ten rok jakby doceniam go, nie? Był, był inny niż wszystkie poprzednie. I mam wrażenie, że u mnie to są właśnie nowe rzeczy. Albo też otwarcie się na nowe rzeczy i trochę taka. Jeszcze większa introspekcja, mimo że jestem raczej mm -hmm. introspektywną osobą w dużym, dużym stopniu, to myślę, że podjęłam parę takich decyzji, które są w zgodzie ze mną i nie zważając na inne osoby już i też patrząc na, w perspektywie, nie chcę tego robić, nie chcę znowu się dać, wiesz, jakoś wmaglować w taką sytuację, w której, w której właśnie znowu polegam na... Czyjejś ocenie, czy coś takiego, już, mhm. już z tego wyrosłam. Chociaż wiem, że jestem na to podatna, więc muszę to mieć na uwadze. No i też skończyłam terapię, ale też zdanie, które jakoś tak najbardziej zapadło mi w pamięć, które sobie przeczytałam w tym roku i które czuję, że się do mnie bardzo odnosi i bardzo je czuję, to: The best things can slip in through the door you didn't know you left open. Czyli, że czasami najlepsze rzeczy mogą się wślizgnąć przez drzwi, które nawet nie wiedziałaś, że zostawiłaś otwarte. Ale ładne. I myślę sobie o tym w takiej perspektywie, wiesz, że na mhm. przykład te drzwi zostawiłam otwarte w 2017 roku. A. Rozumiesz? I myślę sobie, że to jest właśnie coś super, że jak nawet spisujesz coś na straty, jak na przykład załóżmy, że jest ktoś, kto spisze ten cały rok 2020 na straty, to potem, mhm. za kilka lat, może się okazać, że coś mu się takiego przytrafiło, i to właśnie teraz nagle praca mhm. albo profituje. I ja mam wrażenie, że dużo mnie spotkało jakichś takich niespodzia znaczy niespodzianek. Zwrotów. Akcji. Parę rzeczy pod koniec roku mi się przytrafiło takich, których się kompletnie nie spodziewałam i które dodały czegoś super. Nie wiem, czy w perspektywie dalej takie będą. Mam nadzieję, że tak, ale wiesz, to nie jest zamknięta forma, rozumiesz? Tylko wszystko się ostatecznie tak bardzo, bardzo przenika. Tak, i też ten rok no, nie jest jakimś monolitem, tak? No, my tak cały czas mówimy, że ten 2020 tak, i tak dalej, ale no właśnie ja tam jeden ja rok w ogóle zaczęłam od nowej pracy i to była moja pierwsza praca na etacie psycholożki i pamiętam, że tak bardzo się tym stresowałam, no bo taki ogromny krok, ogromna zmiana i też takie no zderzenie faktycznie z tym zawodem i się tak wkurzałam, że wszyscy mówią, że o, że tam 22, 22, że to kolejny po prostu dzień w kalendarzu i kolejny tydzień, bo dla mnie naprawdę to była ogromna zmiana i zmiana całego też stylu życia przez te dojazdy i tak dalej, no ale teraz mam takie podejście, że, że no dobra, że no ale to jednak to był taki nowy etap, tak, ale czy to był 2020, czy to byłby, nie wiem, sierpień tego roku, czy, czy cokolwiek, no, nie, nie ma znaczenia za bardzo, nie? Że, że całe nasze życie jest. Kurwa, jak to brzmi w ogóle. Życie jest ciągłością. No, że można sobie jakoś um, ułatwić właśnie takie podsumowanie. Ja w ogóle jestem fanką takich podsumowań. Tak? I. Właśnie, bo jeszcze nie znam do tego. Ej, jeszcze tyle rzeczy mamy do powiedzenia, że nie możemy kończyć tego odcinka. Jeszcze miałam. A, sposób? Ja jeszcze miałam zdradzić mój przepis na yy, wdzięczność. Ja jeszcze muszę, muszę nawiązać do tego, że właśnie od 2018 roku z moimi przyjaciółkami robimy właśnie takie podsumowanie roku w Excelu. Ja na to kiedyś wpadłam i wypisałam wszystkie kategorie, takie no, typowe dla jeszcze takich studenckich czasów. Może to było 2017. Typu y, najlepsza impreza, y, na, jakaś tam najlepsza, najśmieszniejsza tam akcja, najspo, wspomnienie, y, tinderowy crash roku i takie naprawdę głupkowate kategorie, ale też takie. Na przykład pamiętam kategorię Miły Dzień, i to było takie wspomnienie: po prostu pierwsze, co cię nachodzi, że jakiś, nie wiem, y, jakiś spacer po parku, i akurat to był jakiś słoneczny dzień, i naprawdę to było tak super, wpisywanie tego w te tabelki. I od, potem robiłyśmy to właśnie kolejnego roku, i potem kilku, kilku jeszcze innych koleżanek też poprosiło o, y, czy mogą też to sobie robić. I, I miałyśmy taki wspólny plik, ale też jakby zrobiłam potem tą tęplatkę, i zeszłego roku ją wrzuciłam już na Instagram, i w tym roku też to zrobię oczywiście. I, I myślę, że bardzo Was zachęcam, żeby. czy znaczy trochę ją może urealnie, no bo, no bo nie wszystkie te hasła, wiadomo, będą do wszystkich pasować, ale, ale dam Wam wybór i można sobie oczywiście tam podopisywać jakieś swoje. I myślę, że to jest super w ogóle taki. Yy... To no taki po prostu moment, żeby się pośmiać, właśnie z kimś bliskim, żeby sobie uświadomić w ogóle, co się stało w naszym życiu, jakie, jakie ja mam wspomnienia z tego roku, jakie były fajne momenty, czego się nauczyłam, e, co mi to dało. Nie wiem, no ja po prostu, i tak jak wspomniałam, jestem na maksa wspominki i, i, i lubię takie rzeczy, i myślę, że dużo, dużo przyjemności z tego można czerpać. Czyli bardziej retrospekcja niż postanowienia? Robisz w ogóle postanowienia tak. noworoczne? Wiesz co, no, czy ktoś w ogóle się ich trzyma? No nie wiem. Ja czasami, pamiętam, że któregoś roku wypisałam sobie takie marzenia yy, i potem po prostu wróciłam do nich po pewnym czasie, tak sprawdzając, czy, czy coś z tego się spełniło, ale bez żadnej jakiejś spiny. Że ja totalnie wolę podsumowanie i takie właśnie spojrzenie z takim, z takim sentymentem niż robienie jakichś postanow z postanowień. Z wdzięcznością. Tak, jak najbardziej. Nie, ja też nigdy nie robiłam żadnych postanowień i też jak znam siebie, to raczej jestem osobą, która jak o czymś pomyśli, to robi to od razu. Jeśli bym sobie mhm. zrobiła jakieś postanowienie teraz, to zrealizowałabym je teraz. od jutra albo, wiesz, od razu. Nie ma to dla mnie sensu zaczynanie od jakiejś konkretnej daty albo od poniedziałku albo coś, tylko, tylko wolę robić od razu, nie ma co czekać. Bo jesteś niecierpliwa. Bo jestem niecierpliwa, o! Plus niecierpliwości. Tak. A sposób, o którym chciałam Wam powiedzieć, jeśli chodzi o praktykowanie wdzięczności, bo mówi się właśnie o tych różnych zeszytach, w których się zapisuje jakieś trzy, trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni do innego dnia i tak dalej, ale potem te zeszyty po czterech dniach idą w odstawkę i już sobie nic nie zapisujesz. Ja już próbowałam różne, Albo różne. Albo zapisujesz tam takie głupoty, że to wcale nie ma znaczenia. No bo akurat no nie, nie każdego dnia dzieje się coś takiego ekstra. Tak, ale no bardziej nawet. Nie chodzi o ekstra rzeczy, tylko chodzi właśnie o małe rzeczy, na które możesz spojrzeć i pomyśleć, o, bardzo się cieszę, że to się stało. Więc ja też nie lubię w ogóle tej takiej pompatycznej wdzięczności, gratitude, czy takich rzeczy, i właśnie tego zapisywania. I wymyśliłam idealny sposób. To znaczy, znajdź sobie bliską osobę, chłopaka, siostrę, przyjaciółkę, i codziennie wieczorem to nawet jakieś taka prostsza forma, niż za co jesteś dzisiaj wdzięczny, wdzięczna, to po prostu. Co Cię dzisiaj ucieszyło? Jakieś, no powiedz mi, co dzisiaj miłego Ci się wydarzyło? I to jest wymiana raptem czterech SMS-ów. Czyli jakby w formie pytania? Tak. I ta osoba wysyła okay. Tobie, a Ty odsyłasz jej. I masz ten moment introspekcji, okay. i masz ten moment zastanowienia się nad Twoim dniem, co miłego Ci się wydarzyło. Jednocześnie to nie jest jakieś zapisywanie, nie wiadomo jak, w jakimś zeszycie, a potem nagle jednego dnia zapiszesz 10 stron, innego dnia zapiszesz dwa zdania. Tylko po prostu... Przekazujesz to innej osobie, cokolwiek by to miało być, nie? Moje odpowiedzi czasami są jednosłowne. Mm, tajemnicze. A czasami, <laughs> a czasami są bardzo długie, w zależności od tego, jaki mam nastrój i... I co mi się rzeczywiście przytrafiło, ale to działa super, bo na przykład jak ja zapomnę, to ta osoba mi przypomina. I pielęgnuje relacje. I pielęgnuje relacje, i ktoś które wie, są ważne. co na bieżąco się u ciebie dzieje i, i też jakieś takie to są wymiana pozytywnych rzeczy, które ci się przytrafiają. nie? No myślę, że to fajny pomysł. A ja mam jeszcze jeden pomysł, który jest zainspirowany też twoim pomysłem, o którym myślałam, że powiesz teraz, a powiedziałaś o tym o, ja jakim pomysłem? Bo pamiętam, że kiedyś pokazałaś mi, że masz takie secret, sekretne konto na Instagramie. Kurde, no ale widzisz. Właśnie mm, dlatego mówię o tym pomyśle, który się sprawdził nie sprawdziło ci się? Nie, nie sprawdziło się. A ja właśnie sobie wzięłam to, bo ja mam też swoje prywatne konto na Instagramie, które mam już chyba prawie 10 lat i jest tam w ogóle prawie tysiąc zdjęć i zawsze tak miałam taki etap, że on był takim o, że te zdjęcia muszą się pasować, i tak dalej. A teraz właśnie y, zainspirowałaś mnie, i mam takie po poczucie, że jak po prostu coś fajnego się wydarzy, ale nawet to nie jest jakieś ładne zdjęcie, tylko ma reprezentować jakiś moment, to właśnie sobie dodaję to jak, jako taką kartkę w pamiętniku i na przykład jakby Właśnie na... pokazuję ci do kamery y, moje sekretne konto na Instagramie, które jest prowadzone od 8 <laughs> lipca do 23 lipca, jak skończyłam studia. O! Więc nie, to, to się nie udało, ale może komuś się uda no, w sumie. No, to wróć do niego. No i ja na przykład sobie wrzucałam tam na przykład momenty z kwarantanny, jak na przykład coś fajnego gotowałam, albo jak układam puzzle, albo wrzucam sobie jakiś, nie wiem, ładny zachód słońca, który mi się naprawdę mega podoba, bo na przykład czasami robi się taka, taka jakby zorza i takie fajne chmurki, albo wrzucam sobie jakieś, nie wiem, no ogólnie takie, takie miłe momenty. Ja też mam trochę trudną relację z Instagramem, to nie jest moje ulubione miejsce, trochę traktuję je tak do pracy, nie? Więc... Okay. No, każdy inaczej ma. Ale może dla kogoś to będzie fajny pomysł, żeby sobie zrobić takie sekretne kontro na Instagramie, które będzie służyło tylko do zapisywania sobie, co miłego im się wydarzyło dzisiaj. Albo można zrobić to w rzeczywistym świecie i kupić sobie album na zdjęcia i powywoływać zdjęcia. Ja to uwielbiam robić. I w ogóle ostatnio, jak byłam w domu, miałam taki właśnie throwback. Moment. <laughs> Miałam taki moment wspomnienia, bo właśnie przypomniałam sobie, że ułożyłam takie dwa albumy mojemu tacie na 50 urodziny i mojej mamie, tak samo. No i najpierw zajrzałam do tego albumu mojej mamy, no i tam były zdjęcia z dzieciństwa i jakieś nasze wspólne i tak dalej, i takie fajne podpisy, a potem zajrzałam do tego albumu mojego taty. I po prostu byłam... Które robiłam pierwsza. I byłam tak zszokowana. Tam były tak genialne e, podpisy pod zdjęciami. Właśnie jakieś takie zabawne. I miałam takie... Wow! Ja to zrobiłam? Bo jakby nigdy tego nie otwierałam e, od momentu, kiedy faktycznie wyklejałam ten album. I miałam takie... Kurde, są, są tak fajnie przemyślane e, zdjęcia powklejane, m, że właśnie na przykład... E, Ostatnie w ogóle zdjęcie się kończy, jak mój tata jakoś tak śpi w jakiejś siedzącej pozycji i napisał mi, że jak już, jak już się zmęczysz tym wszystkim, co mu tam życzyłam przez cały ten album, to utnij sobie drzemkę. I to było tak fajne. No więc yy, polecam albumy zdjęciowe. Na wdzięczność. Jak na odcinek, w którym nie wiedziałyśmy, o czym będziemy rozmawiać, to wyszedł naprawdę długi. Dużo typu. No dobra, to yy... chyba życzymy wszystkim... Szczęśliwego Nowego Roku? Tak, szczęśliwego Nowego Roku. Nawet jeśli to nie był Wasz ulubiony rok, to pomyślcie o tym, że być może otworzyliście i otworzyłyście w tym roku jakieś drzwi, przez które wejdzie Wam coś miłego za rok albo dwa, albo w przyszłym roku. Więc ja myślę, że naprawdę zawsze warto zostawiać jakieś drzwi uchylone, bo nigdy o tym nie wiemy, co się z nimi stanie. To znaczy, też tym samym nie palić żadnych mostów. Bo kiedyś trzeba będzie przez nie przejść. Dokładnie. Więc uchylajcie drzwi, patrzcie w oczy obcym ludziom w metrze. Jak widzicie kogoś, kto idzie i ma piękny płaszcz, to powiedzcie mu, że ma piękny płaszcz albo pięknie wygląda. To się zawsze super sprawdza i w sumie nic nas nie kosztuje, więc myślę, że bądźmy dla siebie czuli i mili i zwracajmy uwagę na siebie nawzajem. Niech to będzie kolejny super rok. Tak, pięknie zakończyłaś i nie chcę już tego. Zepsuć moim beblotem. No dobra, to widzimy się w styczniu z nowymi pomysłami uh. i nowymi odcinkami. Podzielcie się z nami też, za co Wy jesteście wdzięczni, albo czego się nauczyliście, co dobrego wyciągacie z tego roku, i niech to będzie taki uważna chwila w Waszym dniu. W końcówce roku. Tak. Niech to będzie super rok w ogóle. Kolejny tak super jak 2020 był super. Nawet jak wam się nie wydaje, że był super, to może jak popatrzycie na to z perspektywy, to się okaże, że takiego roku nie miał nikt ani Wy nigdy nie mieliście. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego i do siego! <grymne>